Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj 5 dzień listopada, to jest wtorek. Mini wstawak na dzisiaj to jest dzień postaci z bajek. Ma to pozytywną i negatywną stronę, kochani, negatywną taką, nie żyj w fikcji. Jeżeli czujesz, że za dużo jest fikcji w Twoim życiu, uciekasz za bardzo w książki, filmy, bajki, opowieści, to nie rób tego. Oczywiście w zdrowej mierze jak najbardziej, ale nie za bardzo, więc pomyśl, czy nie za bardzo dużo fikcji. A z drugiej strony, jeżeli Ci fascynują jakieś pozytywne rzeczy z jakichś fikcyjnych rzeczy, w sensie fikcyjnych opowieści i tak dalej, lubisz je, to może byś tak je zaprowadził w życiu i po prostu to stał się taką postacią z bajki, ale właśnie w życiu. No właśnie. Czołeczka, jedziemy! Moi drodzy, moi mini, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam was na wstawaka dzisiejszego. Oczywiście ze świętymi. Wraca dzisiaj znowu nasz stały bywalec, czyli święty Franciszek Salezy. Koń po raz kolejny jestem ujęty jego zdaniami, po raz kolejny pewnie to powiem, a ciągle tego nie zrobiłem, że ja muszę koniecznie w końcu przeczytać to jego takie największe dzieło, które on napisał. Yy, mam je nawet chyba u siebie, tylko nigdy do niego w końcu nie zajrzałem, takie, że całościowo zawsze jakieś tylko fragmenty wyłuskuję. A jego naprawdę warto czytać. Święty Franciszek Salezy, następujące zdanie mówi. Nie czekaj na to, co może się wydarzyć jutro. Ten sam ojciec przedwieczny, który opiekuje się tobą dzisiaj, zatroszczy się o ciebie jutro i każdego dnia. Albo uchroni cię przed cierpieniem, albo da ci niewyczerpaną siłę, by to znieść. Jezu, kochani, to jest taka moja duchowość: to jest po prostu to jest jakby to jest, to jest absolutnie mój klucz duchowy. Kania ja nie mówię, że każdy musi mieć taki sam klucz duchowy, chociaż oczywiście wiadomo, jak to każdy człowiek, jestem przekonany, że ten mój jest najlepszy, nie? Ale to jest naprawdę coś, co odpowiada tak mojemu sercu i mojemu myśleniu o Panu Bogu i o tym, jakby, jaką ścieżką nas On do siebie prowadzi. Zobaczcie, jak cudownie święty Franciszek, jakby, pokazuje, jednocześnie daje dobrą nowinę, ale taką bardzo realistyczną, nie? Pani, my oczywiście ciągle żyjemy obawami, planami, żyjemy, wiecie, jak to będzie, co to będzie, dokąd pójdę, jak będzie wyglądały moje następne chwile, jakby czy Pan Bóg się zatroszczy, i tak dalej. I zobaczcie, że część katolików ma takie proste odpowiedzi. Zaufaj Panu Bogu, Pan Bóg się o ciebie zatroszczy. I trochę tak tu mówi święty Franciszek Zależy, nie? Ojciec Przedwieczny, który opiekuje się tobą dzisiaj, zatroszczy się o ciebie jutro i każdego dnia. Kani, to jest takie zdanie, które wielu katolików lubi. Spokojnie, Bóg się będzie o Ciebie troszczył, wszystko będzie dobrze. I święty Franciszek Salesz nagle dodaje, i to oznacza, że albo uchronić się przed cierpieniem, mówi, jest też taka opcja, oczywiście, że jeżeli będziesz ufał, jeżeli będziesz wierzył, jeżeli będziesz blisko, to uchroni Cię, uchroni cię przed trudnymi wydarzeniami, przed cierpieniem. I uwaga, nagle dodaje zdanie, które się nie podoba wielu ludziom, albo nie uchroni ale da ci niewyczerpaną siłę, żeby to znieść". I to, kochani, najbardziej kocham w tym zdaniu. I ja oczywiście nie kocham to, że będzie cierpienie, tylko, kochani, uwaga, będzie! No po prostu takie to nasze części katolików myślenie takie, że gdyby Pan Bóg rzeczywiście istniał i gdyby się mną opiekował, no to by mnie przecież uchronił przed tymi różnymi rzeczami, albo takie właśnie głupie, trywialne, nadziejowe myślenie, że na pewno Bóg mnie uchroni. Nie! Święty Franciszek mówi: albo cię uchroni, jeżeli taka jest jego wola i taki jest jego właściwy, że tak powiem, szlak Twojego życia, albo cię nie uchroni, ale to nie znaczy wtedy, że cię zostawił i że macie w nosie, tylko da ci nieskończone siły, żebyś potrafił to znieść, żebyś potrafił przez to przejść. Bo to się wydarzy, no mogę powiedzieć, poza jego wolą, kochani, bo nie wszystkie rzeczy na tej ziemi dzieją się zgodnie z wolą Boga. Jeżeli ktoś cię skrzywdzi, to Pan Bóg czasem nie może tego zatrzymać, no bo musiałby zabrać wolność temu drugiemu człowiekowi. Wtedy można powiedzieć, Pan Bóg jest bezwolny względem tego, co inny człowiek ci zrobi, yy, ale da ci siłę, żebyś się z tym poradził. Będzie z tobą w tym. Kochani, ja bardzo kocham taki realizm duchowy. Ja nie cierpię tego takiego. Wiecie, latania po niebie takiego niedobrego, bo oczywiście my jesteśmy do tego, żeby latać po niebie, ale w realistyczny i jakby przyziemny sposób. Przyziemny to może jest złe słowo, bo to źle brzmi, ale w sensie taki właśnie bardzo konkretny, bardzo związany z realnością. To nie jest tak, że Bóg nas uchroni przed wszelkim złem, przed wszelkimi trudnymi doświadczeniami. Bóg nam pomoże przejść przez nie, albo nas oczywiście od nich uwolni, jeżeli tak się da, jeżeli tak można. Bo on oczywiście tam, gdzie się tego da, to chce to zrobić, ale kochani, tak się nie da wszędzie. I on chce po prostu nas przez to przeprowadzić. Dla mnie to jest bardzo, bardzo zdrowa, bardzo taka prawdziwa duchowość, jakby w spotkaniu się z panem Bogiem. Koniecznie o tym, kochani, pomyślcie. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, dziękuję Wam najserdeczniej za to kolejne spotkanie. Bardzo się z niego, jak zawsze, cieszę. Mam nadzieję, że ono będzie Wam jakoś pomocne i też Wam jakoś pomoże przechodzić przez trudne sytuacje życiowe. Taki jest mój cel, żeby Wam w tym chociaż minimalnie, chociaż jedną sekundą, jedną, jedną ociupinką yy, pomóc. Kochani, ściskam Was bardzo, bardzo Was, pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i widzimy się jutro. Wszystkiego pięknego z Bogiem. Pa!